Tak jak mówię, gdy zaczną krzyczeć, przyjdzie prezes Balbina, gdzie jest ten wrak, gdzie jest ten raport. Ja dziękuję, że dobrą robotę ty robisz, Krystyna, za to, że ty udostępniasz. Za to, że ty udostępniasz, też robisz dobrą robotę. Bardzo dużo policji jest tutaj. Słuchajcie, kiedy schodził taki żart, a co by było, gdyby nas Niemcy otoczyli? Dzisiaj żart możemy sobie robić, a co będzie jakąś policja? Zgromadzenia nie mogą posiadać materiałów niebezpiecznych, Kamil, trzeba też jeszcze ludzi więcej zgromadzonych. Tak dalej, zostaliśmy sprawdzeni, a więc z całą pewnością nie posiadamy. Policja, drodzy Państwo, stwarza teraz kordon policyjny. Jak widzę, dobrze zorganizowana, to dobrze zorganizowanie to dzisiejsze przez policję. No i oczywiście będziecie świadkiem tego, co tu się będzie dziać. Ja zapraszam Was do udostępnienia, to żebyście Wy to udostępniali. Mamy określony cel. Ja sobie też będę nagrywać. Włączę sobie kamerę. Nie wchodź tam pomiędzy policją, bo cię nie wypuszczą. To ja tylko radio wozu, ale mi internet ucieka. Chuj z tym internetem. Przestań. Ja lubię tego internetu. Proszę. No lubię tego internetu w play. Pokaż tamten. Ucieka mi. Pokaż mi telefon. Nie lubię tego internetu. No zobacz, co się dzieje. Co ja mam zrobić? Policja tak uka, nie do niej pretensji, nie do mnie. Dlaczego do mnie? Tylko do mnie. To ja nie robię. Jak mi internet zrywa. Nie mogę nawet pokazywać, bo mi internet zrywa i to głupi tam play. Dużo licznie. Playe to mnie wkurzają. Masz to? Bardzo proszę, policjant. Trzymaj. Nie będę robić z tego play. Nie możecie nas. Nie mamy. Ten play się nadaje. Jako przewodnicząca zgromadzenia zwracam się do policji z poleceniem, jak przewodniczący. Gdzie ty stoisz? Marszałkowska Królewska. Babcia Kasia na wchodzi. Babcia Kasia na wchodzi. Nie ziom. Dlaczego mi zrywa to? Przestrzeń ma być taka, żebyśmy się czuli z pomocy. Bardzo proszę panów mundurowych o odstąpienie mężczyzn od panelu. Nie myśleć, bo tak naprawdę mamy prawo w tym rejonie swobodnie się przemieszczać.
teraz, kochani, chciałabym powiedzieć parę słów. Właśnie o to chodzi. Demonstranci demonstrują z banerem, na którym jest napis. To polega na tym, że każdy, kto będzie przychodził przez park, ma zobaczyć ten napis i być może przyłączyć się do zgromadzenia. Wiecie, że zgromadzenia publiczne są zgromadzeniami otwartymi, to jest otwarte zgromadzenie, do którego każdy może w każdej chwili dołączyć. Każdy może również z tego zgromadzenia swobodnie wyjść, jeśli będzie miał do tego dołączyć. Stanowicie tutaj szczelny szpaler dookoła, stanowicie bariery i nieco szkodę. Do tego, żeby ludzie mogli swobodnie dołączać do zgromadzenia. I tym już naruszacie prawo. Uwaga, proszę Państwa, rozpocznij teraz... Proszę, przejeżdżaj, cofnij jeszcze. Myślę, że uczniowie Dorka... To jest pierwszy raz dzisiaj na lekcji. To proszę skupić uwagę, ci co są pierwszy raz, bo ci co już byli, no to trochę już wiedzą, ale też niech sobie utrwalają. To co się tutaj odbywa, tutaj w tym rejonie, to jest legalne, zgłoszone zgromadzenie publiczne. Konstytucja zapewnia nam prawo do zgromadzeń, a wy zgodnie z prawem macie te zgromadzenia co robić? Tu masz panią doktor. Kto odpowie? Ręka w górę. No nie wiem, no ale co do policji jest pytanie i dlatego chciałam, żeby ktoś się wykazał wiedzą. Otóż macie to zgromadzenie ochraniać. Nie wolno wam zgromadzonych atakować. Otóż na legalnych zgromadzeniach, moi drodzy, wolno używać nagłośnienia. Takiego jak ja to na przykład. To jest megafon, urządzenie nagłośnieniowe. Jestem na tym zgromadzeniu, używam go i wolno mi go używać, prawda? Jeśli go nie zabiera, zgadzacie się, że wolno używać nagłośnienia zgromadzenia. Otóż my z tego prawa ponieważ wolno nam używać nagłośnienia, a wy macie nas chronić, a nie atakować, to przemyślcie sytuację, jakie ustaliście rozkazy, ponieważ my już przewodnicząca zgromadzenia usłyszała od dowodzącego akcją, że w przypadku użycia nagłośnienia policjanci podejmą czynności, które nam we zgłosieniu to nagłośnienie odebrać. No bo my wam nie odbierają, ponieważ zdajecie sobie sprawę, że tutaj nie chodzi o to, żeby nie używać nagłośnienia, tylko chodzi o to, żeby pan Kaczyński nie usłyszał zadawanych przez nas pytań. Bo on sobie tego nie życzy. W związku z tym wy dostajecie rozkaz, żeby nam udaremnić zadawanie pytań Jarosławowi Kaczyńskiemu. Nie chodzi o żadne zakłócanie, ponieważ on ma tam zgromadzenie zgłoszone. Ono też jest legalne, zgłoszone i tak dalej, przyjęte przez Urząd Miasta. I my mamy takie samo zgromadzenie. Nie ma w prawie polskim zróżnicowania między zgromadzeniami. Jedne są ważniejsze od drugich. Nasze zgromadzenie ma dokładnie takie same prawa, jak zgromadzenie, które Kaczyński ma zabrać. W związku z tym nie możecie
naszego zgromadzenia partyfikować, no to dlatego, że Kaczyński sobie nie życzy na tej obecności. Słuchajcie, w sprawie, że to jest ustawa będzie to plany są odbijania tego banera na pewno. Mówiąca o tym, że nie wolno, to czy ona... uroczystości i ruchu legalnych zgromadzeń. I w tej gminie jest jeszcze nigdzie nie ma drobnym drukiem napisane, że na zgromadzeniach wolno używać nagłośnienia, ale z wyjątkiem sytuacji, w której Kaczyński jest w okolicy. Naprawdę nie ma tam takiej klauzuli, że nasze prawo do używania nagłośnienia na legalnej manifestacji znika w sytuacji, w której pojawia się Kaczyński. Zdajcie sobie też sprawę doskonale z tego, że gdyby tutaj stała grupa z rodziny Gazety Polskiej i skandowałaby tu przez megafony na koło Jarosław, 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 to żaden wasz przełożony nie wydałby rozkazu, żeby ich fabryfikować i odbierać megafon. Nikt by wam nie kazał zabrać megafonu członkom klubu Gazety Polskiej, którzy zostali przez... Masz przybitki twarzy porobić. Nikt by wam nie kazał zabierać megafonu, gdyby tutaj stała grupa młodzieży wszechpolskiej i skandowała Moskonowi i ojczyznę. Bo nie chodzi o to, żeby nie wydawać dzieci głos, żeby nie chodzi o to, że dozwolone są okolica Kaczyńskiego, że chodzą do takie poparcie. My się tu nie widzimy. Dobra, tu mamy drugie. Wszyscy to wiedzą. Ale tu mamy. Ale mamy prawo go nie popierać. I mamy prawo korzystać z naszych praw, nawet jeśli nie popieramy partii rządzącej. Nie jesteście gwardią przyboczną partii rządzącej. Według prawa nie jesteście gwardią przywoczną, natomiast Kaczyński używa was jak narzędzie. Kaczyński waszymi rękami dokonuje przestępstw. Bo atak na tych zamarzonych jest nielegalny, jest przestępstwem po prostu. I on sobie rąk nie brudzi, on nie przyjdzie sam osobiście wyrywać nam telefonu. On to robi waszymi rękami. Chodź do nas, młody, chodź do nas, w środek. Tutaj, jak widzicie, mamy baner. Tak, oczywiście, każdy, kto chce dołączyć do zgromadzenia, może dołączyć. Takie jest prawo. Ja też mogę opuścić teren zgromadzenia, sobie gdzieś pójść i mogę też na ten teren swobodnie wrócić. Także widzę, że ja nie bez kowery tutaj jakby prowadzę ten wykład, bo także słuchajcie, udostępniajcie, drodzy państwo, prawdę, udostępniajcie, bo już za parę minut może być tutaj gorąco, dlatego że znów obywatele mają swoje tutaj transparent, gdzie jest wrak. Oczywiście, gdy tylko pojawi się prezes Kaczyński, zaczną później krzyczeć Balbina, Balbina, gdzie jest ten wrak. Czy kazała się dawać bratu i wtedy przystąpią policjanci do zabrania tup. Ponieważ w czasie tego ataku dwa lata w nią nie wchodziłem. Nie macie prawa kraść megafonów. Jesteście policją. Macie łapać złodziei. Policja polska rzuci się na nas. Nam telefon.
nie wiem, powinniście przyswoić sobie to, że macie łapać złodziei, a nie... Nie, nie działa, dopiero zbieram kasę. A nie kraść. No i czekamy na rozwój, to co się wydarzy. Oczywiście tak jak mówię, no. Po pierwsze, to, że jesteście używani jako narzędzie do dokonywania przestępstw, przez człowieka, który sam sobie tym rąk nie brudzi, tylko używa was. Więc praktycznie dla was lekcja powinna być taka, że musicie mieć rozkazy na piśmie. Nie mam pojęcia. Naprawdę. Powinniście mieć rozkazy na piśmie. Jak wam rozkażą, żeby zaatakować tą grupę, to upewnijcie się, że będziecie wiedzieli, kogo macie wskazać, kto wam rozkaz wydał i że będziecie mieli na to dowód. Tak, masz. Bo wtedy może... To już jest Białoruś. ...waszych mocodawców. Kto wydał ten rozkaz na samej górze. I być może wtedy się jakoś wybronicie. Roman, pytasz się, czy to jest już Białoruś. Tak. W tym wypadku, to wy będziecie odpowiadać. Za pandemii było jeszcze gorzej. Łamanie obywatelom ręce. To teraz jeszcze techniczne sprawy. Słuchajcie, tam... Za plecami tych ludzi jest ławeczka. Ławeczka jest betonowa, bo to oni teraz czekają, drodzy państwo, na rozkaz. Kiedy ludzie zaczną krzyczeć, Balbina, Balbina, gdzie jest ten wrak? Czy kazałeś lądować swojemu bratu? Wtedy policjanci przystąpią do akcji. Oczywiście ten baner, który tutaj macie, on będzie podwinięty. Zrobią taki zwany atak, który będzie powodował to, że ludzie, którzy mają te strzykaczki, będą krzyczeć. Zostaną im po prostu odebrane. Tak jak to było w tamtym miesiącu, w tym miesiącu i w następnym miesiącu. Nawet jeśli jest legalnie zgromadzenie zarejestrowane z nagłosień, to nieważne. Gdzieś to widzicie, jeśli tu jest zarejestrowane zgromadzenie, to oni powinni wejść na plac Piłsudskiego. Ale nie mogą. Czemu? Bo są radiowozy policyjne, które zasłaniają. Zrobicie komuś krzywdę? Przystąpi przewąchanie wieńca. Aha. Do wąchania wieńca przystąp. Tylko dlatego, że Kaczyński nie chce usłyszeć pytania o to, gdzie jest brak. Piesek nie jest zainteresowany tym wieńcem, niestety. Obywatele chronią się przed wami za pomocą kasków, bo nie chcą, żeście im głowy porozbijali. Przypomnę wam, że po waszej zeszłomiesięcznej szarży jedna osoba straciła przytomność, ponieważ wasza szarża, młodzi, wielcy, jurni, silni policjanci, jest dla normalnego człowieka przerażająca. Zdajecie sobie z tego sprawę? Co pisze na tym banerze, bo słabo widać. Tu jest pytanie... Słuchajcie, gdzie jest ten raport? Gdzie jest ten raport? Ten baner jest... Ja bardzo proszę, żebyście tak stanęli. Tutaj są specjalne takie... O. Tutaj widać. Obie nogi w pętelki. Wstawcie. O, tak. Gdzie jest ten raport? Jest na tym banerze, pisze. Tak, żeby nie było możliwości przy samym tym. A, jest rower, to się nie da przejść, to bardzo dobrze. Słuchajcie, ponieważ zdajcie sobie sprawę z tego, że my się będziemy bronić. Nogi w pętelki, tam na dole są takie pętelki. Nogi pourywają. Tego banera zadrzeć do góry i wejść pod spodem. To jest, my się przed nami bronić, to jest straszne. Jesteśmy na to mentalnie przygotowani, wiemy, że jesteśmy na to, że jest do ulicy. Czekamy, drodzy państwo, na
na te wydarzenie, które się rozpocznie. No już się, ono już się teoretycznie rozpoczęło. Teraz jest tylko pouczanie przez organizatorkę. To tylko zobaczycie, jak tylko będzie słowo Balbina, Balbina, gdzie jest ten wrak, czy kazałeś lądować swojemu bratu. Za chwilę dojdzie do wyrywania tub poprzez policję. Krystyna, jestem tu po to, żeby wam to pokazywać. Jestem oczywiście przeziębiony, chory, ale jestem, chcę to robić, bo nie mogę was zostawić. Chcę wam pokazać, chcę wam dać prawdę. Tego nie zrobić. Możecie nie zaatakować tych ludzi. I powinniście. Ci ludzie, którzy są za banerem, będą stosować bierny opór. No oczywiście, no, sami po prostu macie to odpowiedź, no przecież to było wiadome. Tak, przejdźmy relacją powoli po wszystkich twarzach, tak, bo powiem, potrzebowali do materiału dowodowego. Ty nas nagrywacie, my nas też nagrywamy. Dobra, to teraz już proszę ten, bo jeszcze mam coś do powiedzenia, a tutaj zaraz już nosorożce się będą szykować do szarży. Ktoś tam przyszli, turyści idą. To jest pani lekarz. Ona się bardzo w tamtym miesiącu tam przejęła sytuację, bo moja kolejna dziewczyna zemdlała. Wolne media, dajmy pan do spokoju. Z zaleceniem pana Kaczyńskiego. Bardzo proszę, teraz policjanci. Tam jest dole, jego twarz. A później już nie wyjdę. Ktoś powinien. No ja też nie idę. Ale nie wyjdzie stamtąd później. Jako, tylko pamiętaj, że musisz na nic uważać. Będą cię pchać. To nie jest legalne. To jest przestępstwo. Także przestańcie być kijem w ręku Kaczyńskiego. Przestańcie być kijem w jego ręku, narzędziem w jego ręku. Chodź razem. Jesteście policją, nie do tego macie służyć. A my mamy prawo mu powiedzieć, że uważamy, że to, co robi z Polską, co się dzieje z Polską, z jego przewodnictwem, jest złe. Mamy prawo go zapytać o to, gdzie jest wrak. Ci ludzie, którzy są za banerem, będą stawiać bierny opór przed waszym atakiem. Co oznacza, że sami nie będą was atakować, nie będą wyciągać ręki, nawet palca. Słuchajcie mnie wszyscy. Wy też tego słuchajcie. O, są nożyce do cięcia, słuchajcie. Mają nożyce do cięcia. Zgromadzeni blisko będą po prostu trzymać rękami za kłuki, także będzie pan musiał z kluszkami obniżyć. Nożyce mają. Tak, pan ma te... Jeżeli będą... Zaczniecie przyczyniać narzucani ten baner, czy sądzę, że nieświadomie możecie kogoś diabnąć w tętnicę. Nie zdąży, karetka nie zdąży dojechać. A ja co prawda miałam w ręku apteczkę taktyczną, bo ją kupiłam dla Ukrainy, ale jej przy sobie nie mam. To jest bezpośrednie zagrożenie życia. Chcę, żeby to było nagrane. Jeżeli to zrobicie, to narażacie życie tych ludzi. Takie czerwone nożyce pan ma metrowe. Karetka nie zdąży dojechać. Ale kolega stoi, nic nie robi. Ale ma potencjał. Ale my podejrzewamy, że zrobi. Chwila, panią, odtrzymamy. Ale kto to trzyma? To jest potencjalne narzędzie, które może tych ludzi... Lewa chyba, jest praworęczny, wystaw lewą ręką. Trzyma, stoi, a powiedzmy, bo za tego byliście. A na manifestacji nosi takie nożyce? Proszę pana, nie wiem, co się dzieje. One w radiowozie powinny być schowane w razie potrzeby, a nie teraz. Jeżeli jest potrzeba, no to nie ma szukać w radiowozach. Pan może...
jest ich wiele, teraz pan znajdzie, w którym jest. Dziękujemy za to. Zdanie obywateli, proszę pani. Nie ma takiej potrzeby, żeby być policjantem. Fantastycznie, a ile obywateli pod panem się podpisuje w tym momencie? W tej chwili ponad 1000. Anonimowych, rozumiem. Więc dlaczego anonimowych? To nie jest anonimowy. A pani jaka jest w tej chwili? Z imienia, nazwiska się tam wymieniają. Proszę pana, no to 1000 obywateli się podpisuje. Na głosowaniu, jak pani kartę oddaje, też jest anonimowa, tak? Proszę pana. No, ja chyba taka jest zasada demokratycznych wyborów. Idzie pan na wybory, okazuje pan dokument, podpisuje pan listę, otrzymuje pan kartę do głosowania, wkłada pan do urny. Na kibiców Legii przychodzicie, czy macie strach? Jeżeli by pan się lepiej poczuł, to jest nawet kilka takich urządzeń. Przepisy mówią, niestety, wie pan, że policjant może nosić przy sobie SPB. A czy to coś dziwnego? Przepisy nam mówią, że jakieś straszne narzędzie, żeby chować? Nie, to jest tak, my mamy podejrzenie, że tego nielegalnie użyjecie. Proszę pana, to tak jak wy podejrzewacie, że nielegalnie megafon będzie użyty nielegalnie i zabieracie. Także ja mam podejrzenie, że ten pan niezgodnie z przeznaczeniem użyje tych nożyc i zrobi komuś krzywdę. Proszę, wolne media. Może pan złożyć zawiadomienie. Nie, że pan już ma legitymację prasową, czy nadal pan ma tą kserówkę? Legitymację prasową. Proszę, a pan ma jaką? A pan kim jest? Pan jest policjantem, czy tylko sobie kupił kamizelkę na Allegro? Proszę państwa. Nie, no pan nigdy nie miał. Zapraszam, nigdy nie miałem. Spokoju, bo pan zaraz jest redaktorem naczelnym tego dziennika. Nie rozumiem, dlaczego doszliśmy do takiego konfliktu, że się wymieniamy zdaniami. Ja mówiłem, chyba pan... Słuchajcie, że ja nie jestem redaktorem naczelnym dziennika Wolne Media. Wolnych mediów, to tak. Nikt nikogo niech nie obraża. Miałem od początku, od założenia dziennika. Pani jest antykonfliktowa, tak? Pan jest antykonfliktowy. To proszę powiedzieć temu panu, jest tutaj numer, pan może sprawdzić, żeby numer nie podchodził tutaj z niebezpiecznym narzędziem, ponieważ zrobi komuś krzywdę. Ja myślę, że przez megafon panią wszyscy słyszą w odległości kilometra. Bardzo dobrze, o to właśnie chodzi. Po to się używa nagłośnienia, żeby wszyscy słyszeli, więc ja się bardzo cieszę, że mnie wszyscy słyszą. Ja proszę teraz panią antykonfliktową, którą tutaj widać, żeby poprosiła osobę z nożycami do cięcia metalu o to, żeby nie podchodziła do zgromadzonych z niebezpiecznym narzędziem. Tu się będzie kotłowało, będą się rzucali policjanci, będą się pchali. Możecie komuś zrobić tym krzywdę. Tylko po to, żeby Kaczyński nie usłyszał pytania o to, gdzie jest wrak. Proszę pani, na chwilę obecną nic się nie dzieje, nie rozumiem, po co są te spekulacje. Nie rozumiemy, po co są spekulacje. Pani do 10 była w środku? Nie, nie było. To pani zobaczy moją relację. Pani antykonfliktowa, proszę mi przyznać konflikt. Że nie mamy do was zaufania. Niestety. Policja nie was usłyszał. Zaufania możecie kontynuować. Teraz? Nie. Proszę mi nie mówić, co ja mogę na swoim zgromadzeniu robić. Co nie mogę. Polecenia a to robicie. Ja tylko bardzo proszę, żeby policjanci nie robili krzywdy protestującym, demonstrującym, żeby im nie robili krzywdy. Może mi pani obiecać, pani jest antykonfliktowa, że nie będziecie robić nam krzywdy? Dlaczego ja mam pani obiecywać, że... Do czego tu pani jest? Proszę państwa, to jest konflikt, pani. Policjantką! Nie, posłuchajcie mnie, policja jest... To proszę pójść do dowódcy i poprosić od dowódcy obietnicę, że nie przyjdziecie tutaj z nożycami i nie będziecie robić krzywdy. Słuchajcie, jak będziecie mnie zabijać, dacie mi dokończyć zdania, to wcale nie jest rozmowa. Ja mogę pani powiedzieć, że ja pani krzywdy nie zrobię. Policjanci są super, od tego, super, żeby zabezpieczyć. To pani zabierze mu nożyce i będę miał pewność. Proszę pana, policja jest od tego, żeby pan to zabezpieczyć. Jak jest różnica, jak nożyce są w samochodzie, a policja ma przy sobie. A jaka to jest możliwość otworzyć drzwi i wziąć? Policjanci są tu po to, żeby nas zabezpieczyć. Pani pokaże nagranie. Mogę pani z zeszłego miesiąca pokazać, jak żeście nas zabezpieczali. No nie jest pani głupio potem oglądać tą szarżę i to, ten atak i to. Tu jest właśnie Paulina. Paulina w zeszłym miesiącu po ataku policji straciła przytomność. Jestem świadkiem. Proszę pani, straciła przytomność, ponieważ wystraszyliście ją niemożebnie.
Dobrze, proszę pani, jeżeli macie jakieś ewentualnie sugestie, że policja przekroczyła swoje uprawnienia, macie możliwość złożenia stosownego zawiadomienia. Złożyliśmy! I proszę czekać ewentualnie na rozwiązanie. A może by policja zaplanowała? Żeby decydować, tak? Złożyliśmy zawiadomienie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa i jeśli dokonacie go powtórnie, to będzie już czwarty raz chyba, to również będziemy oczywiście je składać. Proszę pani, i ale to czwarty raz z nożycami? Drugi raz z nożycami. W zeszłym miesiącu już nożyce były. Proszę pani, no to dobrze. My nie jesteśmy od tego, że... O, silniki się włączyły, znaczy... Msza się skończyła. Msza się skończyła, prezes wylał. Raz, dwa, trzy, próba mikrofonu. Nagraj tak samo. Idź, wyjdź w ogóle z kotła, Paulina, wyjdź z kotła. Nie wiem, czy pan sobie idzie. Tak, no i drodzy państwo, chyba zacznie się za chwilę akcja krzyczenia Balwina, Balwina, gdzie jest ten wrak. Ja zachęcam państwa do udostępniania, naprawdę. Jeśli się nie zgadzacie, udostępniajcie, bo twarde dowody muszą być. Ja jednak, ja nagrywam na dwie kamerki. Nie ma teraz. Bo ja się też czuję zagrożony. Dobra, to jeszcze tutaj. Odpalili, słuchajcie sobie te radiowozy i teraz nie ma czym oddychać. To było powiedziane. Przypomnę o podstawowym artykule. Ja proponuję, nie wierzyłeś? Umocowany również poprzez zobowiązania polskie w instytucjach międzynarodowych, takich jak Trybunał Sprawiedliwości. I to jest jedno z najwyższych praw. Jak widzicie, jest to pokojowe zgromadzenie i powinniście je chronić. A ja będę chciał wam... Oczywiście jest to usankcjonowane prawem. Mianowicie przypomnę tutaj artykuł 260. Oczywiście radiowozy policyjne, drodzy państwo, chodzą. Także od razu mówię, chodzą, tak. Także za chwilę rozpocznie się atak na osoby tutaj stojące transparentem. Gdzie jest raport? To jest takie zapytanie do prezesa. Macie prawo interweniować. Prezesa. Bo my tu cokolwiek zakłócamy, jest to bzdura. Ja już uczestniczę w tych zgromadzeniach protestacyjnych od 7 lat. Paulina wyszła na zewnątrz? No, no oczywiście Jarek zapowiedział, że zniszczy też demonstrujących z tego względu, że nie lubi osób, które są przeciwko władzy. Na tych więc też nawet nie pojawia się nikt z prokuratury. O tym słyszałem. Także zachęcam do udostępnienia tego dalej. Do żadnego z nich nie było apelacji. Przyjmujecie w pierwszej instancji. Przypomnę jeszcze raz. Ze wszystkich tak zwanych zarzutów do zakłócania zgromadzeń byłem uniewinniony. Wszystkie osoby, którym te zarzuty stawiamy. Więc to bzdura, żeby tutaj cokolwiek zakłócamy. Czego nie zakłócamy? Przyszliśmy zaprotestować przeciwko celebracji kłamstwa społecznego w tym miejscu. Bo ja przypomnę, katastrofa smoleńska była zwykłym wypadkiem, to potwierdziła komisja państwowa i prokuratura ostatnio, miesiąc temu. Osoby poszkodowane dostały informacje od prokuratury. Nie stwierdzono żadnego zamachu. Nie ma śladu wybuchu na samolocie. Więc jest to wszystko kłamstwo.
Ja przypomnę panu Dąbkowskiemu, który tutaj groził nam, że użyje siły i zabiorą nam telefony, jeżeli będziemy ich używać. To jest właśnie artykuł 260. Kto przemocą groźbą bezprawną uniemożliwia przeprowadzenie legalnego zgromadzenia. Czyli to co mamy tu miejsce. I jest to jednocześnie oczywiście przekroczenie uprawnień. Oczywiście jest to również karalne i grozi za to kara więzienia. Do 10 lat. Sonia, do tyłu chodź. No i tak, drodzy Państwo, akcja policji, pchania osoby protestujące, pchanie kobiet, zabieranie tuby, policja się przewróciła, jeden policjant leży na ziemi. To jest właśnie akcja zabieranie tub obywatelom, którzy przyszli protestować. Legalnie zarejestrowane zgromadzenie tutaj przy grobie nieznanego żołnierza. Tak wyglądało, tak, drodzy Państwo, wyglądała akcja szybka policji, zabranie tub. Lekarz, biegnijcie, kurwa, tam! Też pacyfikować!